Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki od wydawnictwa Dragon z serii Czytam i decyduję, bajki z nieliniową fabułą. Przygoda w kanale. Książka jest autorstwa pani Izabeli Michta. Pani Beata Woźniak stworzyła ilustrację do tej niesamowitej przygody. Jest to opowieść, która ma wiele zakończeń. I jak się skończy, co się będzie działo, zależy tylko i wyłącznie od nas. Początek jest taki sam dla każdej historii. Poznajemy tutaj chłopca, który ma w ręce jakąś kostkę bardzo błyszczącą i po deszczu wyszedł na dwór, poślizgnął się i ta kostka wpadła mu do kanału. I wrócił do domu i już tutaj od następnej strony będziemy decydować, co na siebie ubrał, co założył. Czy zabrał kalosze, czy nie zabrał kaloszy? Czy zareagował na wołanie swojej siostry, czy też nie? I w zależności od tego, co wybierzemy, zielone czy czerwone, do takiej strony będziemy przechodzić. Jeżeli nie zareagował na wołanie Zosi, przechodzimy do strony piątej, czyli tutaj, ale jeśli się zatrzymał, szukamy strony 16. Omijamy po drodze kilka stron i przechodzimy od razu do 16 i czytamy, co tutaj będzie dalej się działo. Za każdym razem, gdy czytamy książkę, możemy wybierać inne wydarzenia. Możemy, zobaczcie, skręcać w inne strony, w lewo, w prawo i w zależności od tego, gdzie nas nasze decyzje poniosą, takie będą dalsze dzieje. Losy naszych bohaterów Antka i Zosi, którzy udali się do kanałów w poszukiwaniu kostki. Oni tutaj po drodze spotkają kogoś w tych kanałach. Oni tu naprawdę dużo różnych sytuacji przeżyją i tutaj już mogliście zobaczyć zakończenie numer 3, ale niech Was nie zwiedzie to, że to zakończenie jest już na 28 stronie. Tutaj wcześniej też gdzieś były zakończenia, zakończenie pierwsze i drugie, ponieważ my się po prostu do nich cofamy. Gdy dotrzemy do fabuły gdzieś dalej, to nam się będzie kazała książka cofnąć właśnie do któregoś z tych zakończeń. Tutaj na przykład zakończenie piąte ze strony 51, czyli tu akurat się nie cofamy, ale jak będziemy gdzieś tutaj indziej, w innym miejscu, zobaczcie, jesteśmy na 59 i gdy wybierzemy czerwony wariant, cofamy się do 21, a gdy zielony, do 47. I zobaczcie, co na 21 będziemy mieć. Przejdziemy sobie albo do 24, albo do 22 i dobrniemy też tutaj do zakończenia. Niesamowita książka, niesamowita opowieść, historia. No chyba jeszcze nigdy w żadnej książce nie miałyśmy takiego wpływu na to, co się wydarzy, co przeżyją bohaterowie i jak się zakończy ta historia. Mamy tutaj 5 różnych zakończeń i one są bardzo różne, bardzo się między sobą różnią. Zobaczcie, tutaj na przykład została znaleziona kostka. Jest zakończenie, jak kolega, od którego Antek dostał kostkę, podarowuje mu kolejną. Tej nie odnaleziono. Bardzo różnie się kończą te historie i jest to niesamowicie fajne, że to my mamy na to wpływ. Nasze decyzje prowadzą nas w nieznane nam zakamarki książki. Pozwalają nam tworzyć bardzo różne wątki i praktycznie za każdym razem możemy coś innego zmieniać w tej historii, inne decyzje podejmować i mieć, jakby nie patrzeć, całkiem nową bajkę, opowieść, historię, w której totalnie coś innego się dzieje. Więcej o książce przeczytacie na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco i zachęcam do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, koniecznie kliknijcie ten czerwony przycisk subskrybuj, aby być na bieżąco ze wszystkimi recenzjami, a jak widzicie, recenzji u nas jest bardzo dużo i praktycznie codziennie nowe, nie tylko książkowe, inspiracje. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.